Nazywam się Zuzanna Rzepczyk, mam 13 lat, chodzę do 6 klasy niepublicznej szkoły podstawowej w Łuszczanowie. Jest to mała wieś leżąca w gminie Jarocin. To jest taka moja mała ojczyzna i tu się wychowałam. Bardzo lubię chodzić tu do szkoły. Chodzę do tej szkoły już od przedszkola i wszystkich tu bardzo dobrze znam. W projekcie Z Małej Szkoły w Wielki Świat jesteśmy drugi rok. W kompetencjach społeczno-obywatelskich dzieci uczą się przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, jak również w życiu w swojej miejscowości, w której mieszkają. Bardzo chętnie podejmują inicjatywy wszelkiego rodzaju, takie na pograniczu inicjatyw lokalnych, jak również przyczyniają się do wzrostu samorządności tutaj w szkole. Za chwilę rozdam Wam narzędzia pracy. Będą to nasze ankiety. Uczniowie biorą udział w projekcie Jak wpływać na gminę. Będą uczyli się diagnozowania lokalnych problemów. Stworzą ankietę, a następnie spytają mieszkańców gminy, jak oceniają m.in. jakość edukacji, infrastruktury. Na jej podstawie przygotują raport o problemach mieszkańców i przedstawią go na posiedzeniu Rady Gminy. W ten sposób uczniowie doświadczą wpływania na działania władz lokalnych. Mamy być uprzejmi, mili, mamy mieć uśmiech na twarzy i pogodnie zadawać pytania naszym mieszkańcom wsi. Ludzie byli nas wtedy przychylni, zrozumieli nas, poświęcili nam czas. Dobrze. Ja teraz już pani będę czytać te pytania. Poziom życia w mojej wsi jest dobry, zadowalający, zły, trudno powiedzieć. Co pani myśli? Nauczyłam się tego, jaką ważną pracę mają ankieterzy. Myślę, że wszystko, co mieszkańcy mówili, było bardzo ciekawe i też wiedzieli, gdy zadaliśmy pytanie, oni od razu odpowiadali, byli zorientowani, mieli wiedzę o Łuszczanowie. Dzisiaj pojedziemy na sesję Rady Gminy. Zaprezentujemy nasze prace, badania ankiet. My będziemy prezentować to, a reszta będzie trzymała nasze plakaty i będą współczłonkami właśnie sesji Rady Gminy. Jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj na sesji Rady Miejskiej. Witamy serdecznie władze miasta, radnych i wszystkich zebranych. Chcemy zaprezentować wyniki naszych badań i działań pod hasłem Jak wpływać na gminę w ramach projektu Z Małej Szkoły Wielki Świat. Jak ocenia pani pan sytuację w gminie? Czerwone źle. Brak informacji na temat planu rozwoju wsi. Niski poziom zaufania do władz lokalnych. Pomarańczowy. Poprawić bądź zmienić. Stworzyć szersze możliwości spędzania czasu wolnego poprzez ofertę ośrodka kultury, świetlice młodzieżowe, szczególnie na wsi. Zielone, dobre. Stan dróg, prawidłowa gospodarka odpadami, działalność na rzecz ochrony środowiska. Na pytanie, jak mieszkańcy oceniają działalność sołtysa, 42% ocenia bardzo dobrze. Władza to człowiek. Dziękujemy za uwagę. Mogę
jakbyśmy byli na prawdziwej Radzie Miejskiej. Było bardzo fajnie, mogłem poczuć się jak radny. Było dużo śmiechu i mogliśmy pokazać to, co się nauczyliśmy. Czy po realizacji projektu czujecie, że coś możecie zmienić w swojej miejscowości? Uważam, że każdy obywatel ma prawo coś zmienić. Powinien zagłosować na to. Powinien udać się tam, gdzie my dzisiaj byliśmy, czyli na sesję Rady Miejskiej i podczas wolnych głosów i wniosków zaprezentować swój pomysł. Dzieci coraz bardziej zdają sobie sprawę z potrzeby aktywnego udziału w życiu swojej miejscowości, jak również w życiu całej gminy. I zdają sobie sprawę z tego, że to właśnie dzięki nim miejscowość ma szansę rozwoju i one same również mają szansę rozwoju poprzez wszelkiego rodzaju inicjatywy. Szkoły powinny uczyć kompetencji obywatelskich, czy dostarczać podstawową wiedzę o funkcjonowaniu społeczeństwa demokratycznego, państwa demokratycznego, ale to nie wystarczy, to jest pierwszy poziom zaledwie. Drugą ważną rzeczą jest stwarzanie okazji do praktycznego nabywania doświadczeń obywatelskich i społecznych poprzez wolontariat, zaangażowanie w organizacje społeczne, udział w wyborach do samorządu szkolnego, różne działania, które podejmuje szkoła poprzez projekty edukacyjne. Zuzia stała się bardziej śmiała, otwarta i myślę, że na pewno pomógł jej w tym ten projekt. Każdy może mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na gminę, na wieś.